Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, no i dzisiaj po raz kolejny nasz ukochany Demon Hunter, można by powiedzieć na naszym ukochanym W60. Wczoraj nie było odcinka, wczoraj wleciał odcinek z Barda, swoją drogą polecam sobie obejrzeć, kto nie widział, bo naprawdę dużo lochów udało nam się tam zrobić, no ale nie było mnie wczoraj praktycznie w domu, więc nie dałem rady nagrać wam właśnie kolejnego dnia z tego W60, no ale dzisiaj wracamy i dzisiaj to nadrabiamy, bo myślę, że naprawdę dużo lochów uda nam się zrobić. Poniedziałek był dzień czwarty, był to taki odcinek pogadankowy, gdzie mówiłem wam, jakie mam plany na tą postać, co będę tutaj robił w kolejnych dniach, dlatego że procenty na lochy były naprawdę znikome, ciężko było tam cokolwiek zrobić, no ale jak widzicie już mamy podziemie, mamy to podziemie tak naprawdę od wczoraj, od godziny 12, czyli od wtorku, jak się nie mylę, jeszcze tutaj zerknę, wczoraj był wtorek, tak dokładnie, mylą mi się dni tygodnia, od wtorku, od około godziny 12 mamy już to podziemie, udało nam się zdobyć jako 10 osobie na serwerze, więc całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę ten początek, no ale w sumie początek każdy miał słaby, to pierwsza sprawa, no i druga sprawa jest taka, że jeszcze przed odcinkiem poszukałem tutaj broni w zbrojowni, no i coś takiego mi wypadło, jak widzicie, plus 50 średnich, plus 90 zręczności, górny rozrzut 481, więc bardzo fajna broń i myślę, że właśnie z tym wszystkim uda nam się dzisiaj kilka ładnych leveli na tym Demon Hunterze na odcinku wbić. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, dlatego że dzisiaj jeszcze sobie pogadamy o innych rzeczach, między innymi pewnie to jest w tytule o pakietach na Black Friday, oprócz tego o rekompensacie, którą jednak dostaliśmy dość fajną, w sensie zaraz do tego przejdę, bo dla niektórych fajną, dla niektórych nie, no ale to mówię, zaraz powiedzmy tam opowiem wam dokładnie co i jak, no ale pamiętajcie, żeby tego kciuka zostawić. Wczorajszy odcinek, pomimo że z Barda, który was już pewnie po wyjściu W60 za bardzo nie interesuje, bo tak to jest, że im serwer starszy, tym mniej po prostu osób interesuje, no ale mimo że zrobił fajne wyświetlenia, to tych kciuków w górę nie było tam za wiele. Nie wiem czemu, czy się coś zbugowało, czy coś, no ale tak czy inaczej pamiętajcie, żeby pod tym nie zapomnieć zostawić tego kciuka w górę. Oprócz tego subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na W60, o ile gracie, jak wasz progres wygląda. Chętnie to wszystko sobie poczytam. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. I może na samym początku, tak sobie myślę, ale wydaje mi się, że lepiej tutaj będzie zacząć od tego, co tak naprawdę pewnie was najbardziej ciekawi. Lożki zaraz tutaj poklikamy na spokojnie, no ale przede wszystkim ta rekompensata, no bo wczoraj dostaliśmy oficjalną wiadomość. Co ciekawe, była to wiadomość w grze, nie było to na żadnych Discordach z tego co widziałem, nie było chyba na Facebooku i tak dalej, no bo mówię, nic takiego mi się tam nie obiło o oczy, jeżeli można tak powiedzieć. No ale tak czy inaczej, zobaczcie, wczoraj dostaliśmy taką wiadomość o godzinie 16 właśnie w gierce. O nie, coś poszło nie tak. Jeszcze raz przepraszamy za zakłócenia, które miały miejsce podczas uruchomienia serwera W60. Chcieliśmy zapewnić bardzo wyjątkowy i przyjemny weekend dla jak największej liczby graczy, ale rozpoczęcie Hellevatora spowodowało bardzo duże natężenie ruchu i tym samym wszystkie serwery nieustannie borykały się z problemami. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy gracze czują się z tego powodu sfrustrowani, ponieważ nie byli w stanie w pełni skorzystać zarówno z Hellevatora, jak i innych trwających wydarzeń w miniony weekend. W ramach niewielkiej rekompensaty wszyscy gracze mogą wykorzystać kod DAMIT, no nie wiem jak to przeczytać dobrze, u handlarza grzybków w dniach od 22, czyli od wczoraj do 24. Czyli ten kodzik DEMIT mamy jeszcze przez tak naprawdę, no w sumie do jutra, jak wy to oglądacie to do jutra możemy go jeszcze używać, aby otrzymać 100 kart kluczy do Hellevatora. To sobie od razu skopiuję, bo jeszcze tutaj nie używałem, chciałem użyć na odcinku. Naprawdę bardzo przepraszamy, będziemy nadal ciężko pracować, aby znaleźć rozwiązanie, by taka sytuacja się nie powtórzyła. Dziękujemy za zrozumienie oraz życzymy przyjemnej jazdy piekielną windą. Ponadto jeszcze przed weekendem w dniach 23-24 listopada czekają na ciebie dodatkowe wydarzenia. Złote zbiory, wiedźmowy taniec, gromadzenie zjawiskowej zwierzyny, dni diabelskich dusz. Więcej informacji o wydarzeniach specjalnych uzyskasz u barmana w karczmie. Życzymy mnóstwa frajdy, zespół gry Shakes and Fidget. No i co ja mogę powiedzieć? Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi, wiem, że bardzo dużo było narzekania. Co to za rekompensata? Dlaczego coś takiego dali? No ja wiem, że co niektórzy to by woleli, żeby tam 3000 grzybów przelali w ramach rekompensaty. Niestety z
zwłaszcza Polakom się za bardzo nie dogodzi nigdy, co by nie zrobili. Zresztą nie tylko Polakom, tylko w ogóle graczom tej gry, można by powiedzieć. No ale też to nie jest, żebyście tu nie myśleli, że będę ślepo to zachwalał, też to nie jest git, w sensie takim, jeżeli chodzi o inne serwery, czyli tutaj pomijając W60, tylko tam właśnie inne serwery, gdzie ludzie mają już wyższe poziomy, nawet ten W59 niech będzie, to te eventy są naprawdę bardzo fajne i bardzo fajnie to rozwiązali, no bo 100 kart kluczy pozwoli nawet jako gracz free to play fajnie sobie tą windą polecieć jeszcze bardziej, no bo wiadomo, to tak jakbyśmy 100 grzybków wydali na Elevator, tu w ogóle od razu możemy sobie ten kodzik użyć, jak widzicie przekopiowałem, cyk, kupon pomyślnie wprowadzony, no i zobaczmy, czy dostaliśmy te karty klucze, nie wiem, czy mi się pojawi to okienko takie, ale możemy w sumie zerknąć, dokładnie, teraz nam się pojawiło, dostaliśmy te karty klucze, no i jak widzicie, mam w tym momencie 115, więc jeżeli chodzi o postacie, o graczy bardziej w sumie free to play, którzy mają postacie z wyższym poziomem, to wiadomo, że oni są w stanie bardziej ten Elevator dopchać, no i co za tym idzie, te 100 kart kluczy im może pomóc, żeby to zrobić szybciej. Natomiast jeżeli ktoś ma niższy level, jeżeli ktoś jest na takim W60, no to i tak już za te darmowe tikety raczej dopchał to, co miał dopchać. No i wiadomo, że nawet jak wyda te 100 kart kluczy, to ciężko mu będzie coś tutaj dalej popchnąć, no bo już po prostu doszedł do swojego piku, że tak powiem. Także no, z tego powodu dużo osób narzekało na ten kod. No i poniekąd to rozumiem, bo wiadomo, jak ktoś ma wysoki level, to daleko zajdzie w tym Elevatorze, a jak go klika free to play, to takie 100 kart kluczy czy może mu pomóc, żeby po prostu jeszcze bardziej przepchnąć, no ale chyba nie jest to jakieś tam giga dobre, no ale też pamiętajmy, że jest to rekompensata z racji tego, że Elevator tam w piątek po godzinie 16, generalnie, że serwery nie działały tak, jak działać powinny, że ten Elevator nie mógł być ogrywany tak, jak powinien być ogrywany, więc no chcą jakby pomóc, żeby to nadrobić, ten stracony piątkowy progres, nie? Więc o tym jak najbardziej musimy pamiętać. W ogóle byłem u fryzjera i mam teraz głowę jak jajo jakieś na tej kamerce, nie mogę się przyzwyczaić, nieważne. Dobra, lecimy dalej, więc tak, jeżeli chodzi o te etykiety, co do eventów, bo to też jest ciekawe, no moim zdaniem, jeżeli chodzi również o inne serwery, pomijając tutaj W60, te eventy są świetne, no mamy dwa dodatkowe dni eventu Golda, mamy dwa dodatkowe dni pecików, mamy tak samo dusze, no dusze nie są jakieś tam giga super, zwłaszcza na starszych serwerach, szczerze mówiąc, zależy tam kto jak stoi z duszami, wiadomo, no ale raczej ludzie mają je pod sam korek, no ale jeżeli chodzi o sam fakt eventu Golda, o sam fakt eventu petów, to na innych serwerach jest to super. Co do W60, no to nie do końca. Dlaczego? No bo Goldzik wiadomo, zawsze fajny, natomiast Wiedźmowego Tańca i tak gracze na W60, w sumie to nikt na W60, po prostu żaden gracz nie będzie mógł użyć, no bo jeszcze nie mamy nawet pierwszego zwoju. Jeżeli chodzi o pety, to co niektórzy gracze free to play jeszcze tych petów nie odblokowali, bo jest to dość nowy serwer, więc również nie każdy z niego po prostu skorzysta. No i jeżeli chodzi o dni diabelskich dusz, to tak samo. No możemy w sumie zerknąć na rankingi, no bo zwróćcie sami uwagę, że w tym momencie na serwerze pety graczy ma 345, więc tyle można powiedzieć graczy w tym momencie jest w stanie skorzystać po prostu z tego eventu pupili. No a jeżeli chodzi o podziemia, to tych podziemia ziemi w tym momencie ma 37 graczy, te podziemia w zasadzie, więc no również nie za wiele osób z tego skorzysta, więc no takie mam mieszane odczucia, nie? W sensie te pety jeszcze ok, bo te pety no powiem szczerze, że nawet jako gracze free to play to już powinniście na dniach, jeżeli gracie regularnie od początku i się staracie to odblokowywać, natomiast jeżeli chodzi właśnie o te dusze, no to mogliby je zastąpić na przykład jakimś eventem expa przez te dwa dni i myślę, że nikt by się nie obraził, ale no, taka rekompensata, więc podsumowując, generalnie na inne serwery naprawdę fajna i ten kodzik się może przydać i to się może przydać, no ale pod kątem W60 to mogłoby to troszeczkę zostać inaczej zrobione, no ale nie ma co narzekać, fajnie, że jakoś tam się odnieśli, fajnie, że coś tam dali, no równie dobrze mogli po prostu tego nie komentować, więc no mówię, fajnie, fajnie, no i tutaj płynnie myślę, że przejdziemy do, chociaż nie, jeszcze nie przejdziemy do W60, trochę będzie dłuższy odcinek najwyżej, no ale myślę, że chcecie też na ten temat posłuchać, bo pewnie wiele osób to ciekawi, jak to tutaj wygląda wszystko. Jeżeli chodzi właśnie o
Tutaj samo W60 to jeszcze Wam pokażę może tego screena, którego dla Was przygotowałem. Mianowicie, żeby tutaj te podziemia udokumentować. To co już powiedziałem na początku, wczoraj, czyli wtorek, 22 listopada, około godziny 12, mamy, jak widzicie, jako 10. osoba na serwerze podziemia. Więc tu Wam jeszcze zrobiłem screena z telefonu, żebyście mieli, powiedzmy, taki dowód. Chociaż no raczej nie kłamałbym w tym, która osoba na serwerze dostała te podziemia. W sensie my jako która osoba, no ale tak czy inaczej macie jako dowód. No i mogę Wam jeszcze dodać, że w poniedziałek wieczorem, jak się kładłem spać, to bodajże podziemia miały dwie osoby, Melendez i ktoś tam jeszcze, nie pamiętam, więc już w poniedziałek wieczorem to było do zrobienia i faktycznie tak było, faktycznie mogliśmy te podziemia zrobić właśnie w poniedziałek wieczorem, gdybym na przykład z niedzieli na poniedziałek w ogóle nie spał, tylko robił cały czas ataki tutaj, żeby sobie te surki, no bo wiadomo, że surki to był największy problem. No i właśnie jeżeli chodzi o te ataki, no to jakbym nie spał w nocy z niedzieli na poniedziałek, tylko je robił cały czas, to może już nawet w poniedziałek wieczorem dałoby radę właśnie sobie te podziemia zdobyć, ale dobra. Druga sprawa jeszcze jest taka, jaką mam do omówienia, powiedzmy, to jest po prostu Black Friday, dlatego że już dostaliśmy zapowiedź, że ten event Black Friday będzie w przyszły weekend, że to będzie właśnie tam, będą w ogóle pupile, będą tam jakiś szczęśliwy dzień bodajże, event Golda, chyba dusze, no będzie jakieś tam combo eventów właśnie z okazji Black Friday, no i dostaliśmy też po części leaka, w sumie to bardziej z tawerny discordowej, bo już to gdzieś tam wstawili, szczerze mówiąc nie jestem przekonany, gdzie to tam było, no ale tak czy inaczej leaka pakietów eventowych właśnie z okazji tego Black Friday. No i mamy cztery takie pakiety specjalne, pierwszym z nich, w zasadzie pierwszymi dwoma, jak widzicie, jest tutaj pakiet, jak to stoi w ogóle z cenami. Ten pakiet pierwszy to jest odpowiednik tego pakietu za 40 zł. Jak widzimy, dostajemy ogólnie 340 grzybków, no i dostajemy jeszcze dodatkowo 500 klepsydr. Kolejny pakiet, tam macie też nazwy tych pakietów, jak sami widzicie, to jest odpowiednik tego pakietu za 100. Dostajemy 900 grzybków łącznie, dostajemy 750 szczęśliwych monet i dostajemy 1000 metalu. Kolejnymi pakietami mamy tutaj Ultra Black Friday pakiet, to jest odpowiednik tego za 200. Tutaj mamy 1875 grzybków łącznie, 120 tysięcy kryształu, 240 tysięcy metalu, no i ten najdroższy pakiet za 400, mamy 4150 grzybków, mamy 5000 klepsydr, więc bardzo dużo swoją drogą, dopiero teraz to zauważyłem, 1800 szczęśliwych monet, no i 240 tysięcy kryształu. Tak będą wyglądać pakiety na Black Friday, tutaj no nie będę komentował, z tego co wiem chyba trzeba kupić każdy po kolei, żeby kolejny się odblokował, tak przynajmniej zrozumiałem jak tam czytałem, no i właśnie jeżeli chodzi o ten Black Friday, to takie dodatkowe pakiety dostaniemy, a druga sprawa jest taka, że chyba będzie promocja, to jeszcze nie jest w tym momencie jak ja nagrywam oficjalnie potwierdzone, ale takie były tam plotki, powiedzmy, że będzie promocja 33% na grzybki też, oprócz tego rok temu tak było, no i wygląda na to, że teraz również tak będzie. Tu w ogóle mam jeszcze niki pozapisywane co niektóre ludzi, którzy mi dają coś tam do klaserka. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten Black Friday, to tutaj myślę, że płynnie mogę przejść sobie do naszego W60, bo Black Friday, a przynajmniej tak było do tej pory, zawsze oferował nam tylko i wyłącznie czarne klejnoty z kopalni gemów, więc powiem Wam szczerze, że to będzie świetny boost pod W60. No, ja tu w ogóle nawet skip w ogóle klejnotu z tej 10 kopalni, bo ja ciągle mam tutaj te stare, tylko mam chyba jeden dokładnie, ten na HP mi poleciał średni z tej nowej kopalni, ale w ogóle tu nie zamierzam marnować grzybów na skipy póki co, bo najprawdopodobniej same czarne gemy będą z kopalni klejnotów leciały, a chyba jak ktoś ma szansę na pomarańczowy, jak ktoś ma przynajmniej jeden legendarny itemek w klaserze, to również będą leciały właśnie pomarańczowym. Czyli będzie po prostu albo czarne i pomarańczowe, albo same czarne. No W60 to raczej same czarne, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc no ja tutaj zupełnie póki co, to są moje przypuszczenia, raczej tak będzie, nie wydaję grzybków na skipy tych klejnotów, bo po prostu te klejnoty mam nadzieję, że wymienimy sobie właśnie już w piątek, no i wtedy ubierzemy same czarne klejnoty, więc to naprawdę fajnie. Druga sprawa jest taka, że będziemy mieć koniec końców łącznie 5
dni tego eventu. Zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny. Zobaczcie, mamy teraz 2 dni, no i mamy również potem jeszcze piątek, sobota, niedziela, bo te eventy zostały już zapowiedziane. To, co mnie niepokoi, to nie zostało tydzień temu zapowiedziany event twierdzy, więc to może tam troszkę utrudniać to kopanie tych czarnych klejnotów, o ile w ogóle będzie można je kopać, nie? No może już to powiedzieli w sumie dzisiaj, bo ja to nagram jeszcze przed 12, no ale tak czy inaczej... Zobaczymy, mówię, na pewno coś takiego będzie i na pewno ten Black Friday bardzo dużego boosta dla właśnie dla tego W60. No i mamy tutaj przykład pupilków. Zobaczcie, pupilki w tym momencie u mnie już wyglądają tak. No 5 dni eventów pupili to będzie takie szybkie przejście tutaj z jednego pupila na kolejnego, że to coś pięknego. Zobaczcie, ziemię już mamy 18 poziom, tu mamy 14, tu mamy 19. Dużo, bardzo już porobiłem sobie środowisk, to bardzo dużo expa w tym momencie mi daje, więc ten boost będzie naprawdę widoczny. Tu w ogóle ziemia 18, wodę mamy bardzo dobrą, 19, jeszcze dzisiaj oczywiście nic tu nie robiłem, bo będę sobie chciał wbić jak najwyższy level, zanim będę robił tą mawkę, żeby więcej golda dostać, no ale mówię, jest to naprawdę coś pięknego i fajnie tutaj na pewno zboostujemy tą postać, potem jeszcze dojdzie nam tutaj... z Elevatora ten gemik pomarańczowy, będzie go można wrzucić do broni duży, więc bardzo fajnie tu będziemy levelować i W60 to będzie bardzo dobry serwer pod ewentualne rekordy, oczywiście jeżeli ktoś tam gra dalej i mu nie przeszkodził ten pierwszy i tam ewentualnie drugi dzień. Dobra, bardzo się tu rozgadałem, ale chciałem to wam powiedzieć na sam początek, no i teraz możemy przejść do właśnie tego W60. Jeżeli chodzi o arenkę, to w tym momencie wygląda tak. Zrobiłem sobie pierwszy reset, gdy miałem 5 run po to, żeby mi tutaj poleciała druga ulepa do siedziska, to było bodajże wczoraj, więc mam to siedzisko już maksymalnie ulepszone i dzisiaj sobie kupiłem speeda, nie wiem czy nie do pułapki, możemy tą pułapkę ulepszyć sobie, dokładnie, mamy na pułapce speeda, więc tak to po prostu wygląda, tu możemy delikatnie również poulepszać, a już nie mogę więcej, no ale arenka w tym momencie zaczęliśmy w niedzielę, powoli jakoś to idzie. Co dalej, aurę dwójeczkę udało nam się wbić, to już bodajże wczoraj, dzisiaj jeszcze nic nie wrzucałem, tutaj arenka tak, no pupilki to jak widzicie będą bardzo szybko szły w tym momencie, jeszcze tu muszę w ogóle połapać też sporo, zobaczcie, mam do złapania tutaj raz, dwa, tutaj trzy, tutaj mam cztery pupile do złapania w dzień, więc to też będę chciał zrobić, no ale mówię, najpierw będziemy chcieli się skupić właśnie na tym ewentualnym levelowaniu. Dobra, kupuję sobie tą broń, bo myślę, że to przede wszystkim musimy zrobić. Myślę, czy wam wszystko powiedziałem, ale chyba tak, chyba tutaj jakoś to idzie. No gildyjka wygląda tak, ale póki co sporo osób wychodzi na kontry i tak dalej, w sensie gildyjka, no ranking w Elevatorze, więc zobaczcie, że tu jeszcze wielu osób tokenów nie dolicza, dlatego też ten ranking w tym momencie tak się prezentuje. No i jeżeli chodzi o twierdzę, no to wiadomo, 10, tu kwatery na 9 buduję, salkę też podbiłem na 9, bo wcześniej robiłem po prostu rush pod to serce, no ale jak już zdobyłem to serce, to mogłem się zająć czym innym. Tutaj z tego pierwszego pakietu trochę rozbudowaliśmy to podziemie, wiadomo, serce 6, teraz sobie odkładam na serce 7. Dlaczego w ogóle mój ranking wygląda tak, że mam 7, czy ja powinienem mieć 10 w teorii dzisiaj, dlatego że buguje się tutaj wyszukiwanie tym przyciskiem jakiś tam graczy, no i niestety na przykład szuka mi pierwszy poziom, potem drugi, trzeci, a nagle ja nie zauważyłem, wskoczył mi z powrotem pierwszy, no i niestety jakieś tam ataki pomarnowałem, dlatego tej czci mam mniej, no ale ranking podziemi to jest akurat, wiecie, nic ciekawego. Dobra, czyli co, tą broń sobie kupiliśmy, wymieniamy tą broń, no i chyba możemy zaczynać. Ja tutaj jeszcze sobie powinienem odpalić przed, ale zrobimy to w tym momencie, odpalimy w międzyczasie SF Toolsa, żebym ja na pewno mógł wszystko sprawdzać. No to co jest, szczerze mówiąc, powiem wam, najbardziej bolesne, jeżeli chodzi o tego łowcę demonów w tym momencie, to, że tornado mamy dopiero od 150 poziomu. Zawsze było tak, że to tornado fajnie pomogło, żeby tutaj jeszcze podbić statystyki i tam inne rzeczy, no i dopiero przejść sobie do kolejnych lochów, nie? No a teraz niestety do tego tornada jeszcze mamy prawie 13 leveli. Dobra, lecimy. No powiedzmy, że no nie, no 13 po prostu, tylko już niedługo będzie 12, prawie 12, o może tak, dobra. Lecimy. Odzysk klejnotu możemy sobie zrobić, cyk, mamy nową broń, na pewno nam bardzo mocno pomogła, bo broni to ja chyba od niedzieli nie wymieniałem. Tu możemy jeszcze coś wrzucić, możemy sobie to rozmontować w międzyczasie, żeby ten kibelek podrósł. No i teraz
w zasadzie mana w kibelku i robimy skana i sprawdzamy, jak to tu wygląda. No mówię, i teraz jesteśmy na magu, więc no będzie to problematyczne. Cyk, zróbmy sobie, no ta broń na pewno powinna pomóc, no taki górny rozrzut, tyle średnich, bardzo to dużo nam powinno dać. Jezu, jest 20 minuta odcinka, a ja dopiero zaczynam klikać lochy, no ale no musiałem pogadać, dokładnie, no i mamy to. Ponad 1% na tego magusia, oj nie to konto, ponad 1% na tego magusia, więc po prostu lecimy, nie ma co się zastanawiać, tylko dokładnie, to jest tutaj, cyk, no i lecimy, zobaczmy jak to nam pójdzie. Który level dzisiaj będę chciał wbić, szczerze mówiąc nie wiem, szczerze mówiąc nie mam totalnie pojęcia póki co, jak to z tym moim levelem będzie wyglądać. Teraz tak, jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcia, no to na pewno naturystę będę chciał na dniach robić, żeby to już mieć po prostu z głowy jak na każdym innym koncie. Chyba się wstrzymam, dopóki nie będę miał tego stojaka, no bo wiadomo, że stojak to jest tam dodatkowe miejsce, oj dokładnie siedzi, to jest tam dodatkowe miejsce na itemki i po prostu poczekam, aż ten stojak będziemy mieli i sobie na niego założę wszystkie itemki i tego naturystę będę robił. No ale to też musimy jakiś tam odpowiedni moment do tego znaleźć. Dobra, no tutaj nam poszło ładnie. Niby bym mógł jeszcze jednego trenera podbić pod te lochy, bo zobaczcie, że mogę to zrobić, mam duszę. No ale według rozpiski teraz powinienem lecieć sercem ciemności, więc chyba nie chcę za bardzo... nie chcę za bardzo sobie tego zaburzyć, że tak powiem. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy wojownika posępnego czerepu, no i ten wojownik raczej też nam powinien paść. No tutaj już jest kwestia odrodzeń, więc myślę, że prędzej czy później nam się to uda zrobić, dokładnie. Oj, zobaczcie, i mamy w ogóle odblokowaną strefę mroku w tym momencie, dostaliśmy kluczyk, cyk, no szkoda, że no to tornado jeszcze, nie? Do tego tornado jeszcze nam troszkę leveli potrzeba, no ale strefa mroku tak czy inaczej już jest odblokowana, no i niebawem będziemy mogli sobie do niej wchodzić. Dobra, zobaczmy jak to tu wyglądało, jeżeli chodzi o tego wojownika posępnego czerepu. Pominiemy jedno odrodzenie, drugie odrodzenie, okej, okay, no tu mu akurat za dużo nie zbiliśmy. Dobra, teraz zobaczmy dalej jak to tu wygląda. No jeszcze jedno będzie odrodzenie potrzebne, dokładnie, na jakieś kryty czy coś. Kurde, ty, jeszcze jedno odrodzenie, okej, okay, tu dużo tych odrodzeń było potrzebnych, no ale też duży pech, nie, bo on sporo blokował, w ogóle żadnych krytów nie wbijamy mu, no jeszcze jedno tam było, no ale dobra, siedzi, udało się, mamy prawie 142 level, sporo mam golda swoją drogą, możemy tego golda chyba rozdać, ja tutaj zostawię jeszcze w razie czego na jakieś itemki ewentualne, jakbym mógł kupić czy coś takiego. No ale tak czy inaczej możemy na pewno troszkę rozdysponować. Szczęścia to mamy sporo, szczęścia na razie nie będę dawał, na razie się skupimy na tych naszych głównych statystykach, czyli po prostu HP, dobra, zostawię tyle, 100 tysięcy HP, no i zręczność, no i lecimy dalej, mamy smoka ciemności, kolejny wojownik, również myślę, że go pokonamy, tak mi się wydaje, że z nim nie będzie problemu. Oczywiście zaraz po raz kolejny będziemy mogli, dokładnie siedzi, 144 level, Boże, jak oni nam dają duże expa, coś pięknego. Zobaczmy, myślę, że niedługo również będziemy musieli brońkę wymienić. Jeszcze tutaj będę chciał na pewno tego ostatniego pokonać, bo on nam da epika, zobaczymy co to będzie za epik. A nuż się trafi akurat jakaś broń, byłoby bardzo miło, no ale to też chyba by był zbyt piękny scenariusz, żebyśmy dostali właśnie broń z tego kolejnego bossa, no ale ładnie to idzie, ładnie to poszło, no i jak widzicie kolejny pokonany, lecimy sobie dalej. Strefa światła, tak jak mówię, rycerz posępnego czerepu, po jego pokonaniu dostaniemy możliwość walki w cyrku grozy, no i oprócz tego jeszcze dostaniemy, tak jak mówię, jakiegoś epika. Zobaczymy co to w ogóle będzie. No tych epików, kurczę, bardzo mało teraz leci, nie? W sensie, o, mamy broń, ej, mamy broń, Jezu, niech to będzie coś dobrego, proszę. Ja widzę, że to jest na wszystkie staty, już to po wyglądzie widzę. Okej, tu jakie fajne są te... O kurde, i my Esteros od razu dostaliśmy, ale my chyba Esterosu tak wcześniej nie pokonamy, nie? Pierwszych dwóch w Esterosie pada łatwo, ja o tym wiem, no ale to zawsze były okolice chyba 200 poziomu, jak się nie mylę, a teraz dopiero 146, więc nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że można to od razu odblokować na raz, że tak powiem, no ale chyba jeszcze tego Esterosu nie zrobimy, tak czy inaczej, no na pewno będę chciał spróbować, zobaczmy, plus 20 górny, bardzo fajny, broń epicka, no biorę, wydaje mi się, że biorę, no znaczy no na pewno biorę, nie ma w ogóle co się zastanawiać, ej fajnie, szkoda, że te średnie mogły być chyba troszkę lepsze, tak mi się wydaje, no ale tak czy inaczej jeszcze nam to pomoże, żeby tej brońki przez jakiś czas nie zmieniać. Dobra, zobaczmy sobie tą walkę w ogóle, jak to tu wyglądało. Pierwsze odrodzonko, w sumie tu, no, biją nas dość mocno, w sensie on. Drugie odrodzonko tam było, teraz trzecie, no i co, koniec.
Nie, jeszcze jedno, okej. No tu bardzo mało tych krytów, no ale to wiadomo, że nie mamy, mieliśmy tylko 30%, teraz mamy troszkę więcej, no ale do tych 50% jeszcze nam brakuje. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy klauna z młocikiem. No i zobaczmy, czy my tego klauna jeszcze jesteśmy w stanie pokonać. No tu już się zbliżamy do tego tornada. Jak to tornado nam się uda zrobić, to będzie coś pięknego. Powinno się udać, powinno się, dlatego że dokładnie mamy to 148 level i kto jest kolejny? Kolejny to jest zwiad. Dobra, ej, my chyba tego zwiada też zrobimy, tak mi się wydaje. Raczej tu, dzięki jeszcze temu, że tą broń wymieniliśmy, raczej polecimy dalej, no i będziemy mogli w to tornadko sobie wejść. No pięknie to pada, nie? W sensie, no mieliśmy przerwę, wiadomo. Aha, jeszcze wam topkę muszę W60 pokazać, to zaraz tam zerkniemy. No ale tak czy inaczej, pięknie naprawdę te lochy padają. Co do mojego klaserka jeszcze, bo wam chyba nie pokazałem, no to wiadomo, przez ostatnie dwa dni latałem tutaj przez tą topkę, sprawdzałem przed robieniem awki. Awkę robię oczywiście na sam wieczór, jak już jesteśmy po tej drugiej wyprawie. No dzisiaj będę musiał szybciej, żeby złapać te pupile z dnia, no ale tak czy inaczej tą aweczkę staram się właśnie robić po tej drugiej wyprawie, żeby tutaj jeszcze więcej procentów wycisnąć z gildii. No ale tak jak wam wspomniałem, no jakoś to po prostu idzie, dlatego też przed klikaniem tej awki zawsze się staram jak najwięcej tego klasera dopchnąć. Mamy 68%, to jest naprawdę dobry wynik. Brakuje mi tutaj, jeżeli chodzi o kosztowności, to chyba tylko jednego itemku i to był chyba jakiś, o dokładnie, tego wisiorka mi brakuje, no i jeszcze tutaj troszkę itemków z takich pierwszych leveli, ale to może dzisiaj na streamku sobie poszukamy jeszcze, bo teraz tak się skupiałem właśnie na jakichś epikach z tej topki, na jakimś tam top 1000, żeby przeglądać, no a nie skupiałem się jeszcze na tych niskolevelowych właśnie postaciach, żeby te pierwsze itemki pozdobywać, ale to już są naprawdę pojedyncze sztuki, no i jak widzicie, tego klaserka mamy naprawdę fajną ilość. Dobra, lecimy dalej, dawaj mi to, dawaj mi ten 150 level, kolego, no i dawaj mi tornadko, mamy to 150 level, w ogóle bez żadnych problemów, dosłownie no pięknie, pięknie te lochy padają. To jest coś, tak jak mówię, świetnego, ten łowca demonów. Dobra, może przyspieszymy troszkę. Jedno odrodzonko, drugie na pewno też. No o, i nawet trzecie, o i czwarte chyba, a nie, czwartego nie, dostaliśmy kryta. No i dobra, grunt, że siedzi. Co my mamy tu kolejnego? Mamy wojownika, potem wojownik i chyba ten piąty to jest niestety maguś. Ale na razie się wstrzymamy, dlatego że mamy to tornado. No i w tym tornadzie my teraz lecimy jak... O nie, nie, czy my będziemy musieli... co chwilę czekać troszeczkę. Dobra, może ja będę robił tak na zmianę, enter i myszka po prostu, chociaż podejrzewam, że to się będzie lagowało. Jezu, jakie irytujące jest klikanie tornada teraz, jeszcze bardziej niż mi się wydawało. Na tym bardziej to jakoś lepiej szło w tym wczorajszym odcinku, no a dzisiaj jak widzicie nie jest to takie proste, ale dobra, nie mamy miejsca w plecaku. Możemy oczywiście nasze pachołki tutaj traktować jako ewentualnie dodatkowy plecak. Powiedzmy, że poubieramy, żeby na razie tego nie sprzedać, chyba że coś będzie chciała wiedźma. Co ona dzisiaj chce? Możemy w sumie zerknąć, rękawice. Właśnie powiem wam, że ten wymóg, jeżeli chodzi o event wiedźmy, czyli to, żeby były wszystkie zwoje, jest taki sobie, w sensie takim, że no zobaczcie, my teraz byśmy mogli... W sensie, no oni to chyba tak specjalnie zrobili, żeby właśnie aż tak nie wzmacnić swojej postaci na raz, powiedzmy. No ale wydaje mi się, że właśnie to jest bez sensu, no bo zobaczcie, że teraz na przykład na takim W60 musimy to wszystko jakoś tak sprzedać, albo po normalnej cenie, albo gdzieś tutaj odkładać na pachołki, no po prostu generalnie... To mogę w sumie rozmontować, niech sobie będzie. Tu mam taki klejnot, to jest z tej 10 kopalni, ale na inteligencję, więc jakby coś poleciało dla Magusia, to sobie go na razie trzymam. No ale mówię, po prostu wydaje mi się, że chcieli spowolnić troszeczkę ten progres, no a bez sensu. Mogliby ten wymóg skasować, bo dzięki temu teraz wszystkie te itemki byśmy mogli sobie wrzucać do właśnie tej wiedźmy. Dobra, lecimy dalej. No póki co to ładnie pada, chociaż widzę, że już tu co niektóre... No w sumie już mamy 40, nie wiem do którego dojdziemy. Na tym 120 levelu, jak mieliśmy klasę, czy tam 125, jak mieliśmy klasę, która fajnie sobie radziła w lochach, no to tak do 60, 70 chyba dało się dojść na raz. Zobaczymy jak teraz. No jesteśmy troszeczkę dalej, jesteśmy troszkę bardziej wzmocnieni. Mamy w ogóle już prawie 2 miliony golda, które zaraz będziemy mogli przetransferować, że tak powiem, w statystyki. To możemy sprzedać, bo jest dość drogie. To też, jak takie do 20 tysięcy, to może będę rozmontowywał, żeby już mieć dzisiaj rozmontowania z głowy. No ale dokładnie, mamy 153 level, lecimy sobie dalej. Na pewno te statystyki podbijemy, na pewno sobie tutaj polecimy
może w jakąś nową broń, chociaż broni to bym chyba jeszcze nie wymieniał. Jeszcze bym troszkę leveli chciał nabić, szczerze mówiąc, zanim przejdę do kolejnej broni. No te statystyki, teraz głównie te statystyki i to na pewno nam pomoże, żeby właśnie polecieć dalej. No i połapiemy te pupile, tych pupili będziemy naprawdę masę odblokowywać przez kolejne dni, więc też to będziemy łapać, też nam będzie to boostać postać, bo będą statystyki dodatkowe. Ten czarny piątek, jeżeli będą faktycznie same czarne lecieć, to w ogóle to będzie ogromny boost dla naszej postaci. No masę rzeczy się składa, żeby tutaj fajnie na tym serwerku sobie polecieć. Jeszcze to, ten dodatkowy event Golda, no to też wiadomo, że pomaga, że te statystyki spuchną. Coś, powiem wam szczerze, pięknego i fajnie to będzie leciało, zwłaszcza jak gramy takim łowcą demonów, gdzie tak naprawdę... dobra, to możemy, ile mi już dają w ogóle bronie, bo to mi poleciało, plus 13, no to jeszcze nie jakoś giga dużo, to możemy sobie w sumie zostawić, na razie to ubieram byle co, bo to też w sumie nie powiedziałem, ktoś zaraz może napisać, czemu daję tak te itemki, bo po prostu to traktuję jako dodatkowy plecak, jak coś tam dla wiedźmy będzie na przykład jutro potrzebne, to sobie zdejmę i jej oddam, na razie ubieram cokolwiek tym pachołkom, żeby po prostu miały, bo wiem, że zaraz ktoś może powiedzieć, że a czemu dajesz na przykład Barbarowi tam pierścionek na zręczność, albo coś takiego. Ludzie patrzą na takie detale, a ja nieraz to olewam i nawet nie wytłumaczę i potem są takie komentarze i po prostu rodzą się takie nieporozumienia. Dobra, mamy kolejnego wojownika, jesteśmy na tornadzie 64, już tutaj widać, że jakiś opór delikatnie jest stawiany, no ale ja bym, okej, jeszcze padł, ja bym chciał jeszcze 155 może level dobić. Teraz mamy jakiegoś magusia, zobaczmy, no magusie to są w teorii bloki, ale ten pada akurat fajnie, no i po tym powinniśmy mieć już ten 150 dokładnie, piąty level, teraz mamy kolejnego maga. Dobra, troszkę już to ciężej szło, to możemy sobie... po raz kolejny, tu muszę pamiętać ulepszać, tu muszę pamiętać atakować, no jest bardzo, ale to bardzo dużo, kurczę, powiem wam, roboty na samym początku na tym nowym serwerze, jak tutaj na chwilę zapomnę o atakowaniu twierdzy, a tu nagle już mam pełno żołnierzy, nie, już mi się ten czas marnuje, niestety bardzo, ale to bardzo dużo roboty jest w porównaniu do takich starszych serwerów, ale dobra, mamy 155 level, lecimy tego golda, ciężko go będzie wydać, prawie 4 miliony, ale lecimy, lecimy, będzie to długi odcinek, tak mi się wydaje, dlatego że jeszcze no tutaj się nie zatrzymujemy i możemy lecieć naprawdę o wiele dalej. Tak czy inaczej będę chciał sobie dobić do 1000 zręczności, to mi powinno odblokować w ogóle osiągnięcie następne. Nie mam jeszcze obieży świata chyba, zaraz tu zerkniemy, szczerze mówiąc, poczekajcie, 995 999, ok, dokładnie, i dostaliśmy od razu 5 statystyk, więc nam odblokowało, teraz nam wyskoczyło. Czego ja tu nie mam jeszcze, jeżeli chodzi o te osiągnięcia? Obieży świat mi niestety chyba w dalszym ciągu nie wleciał, ale to mi tam prędzej czy później wleci. Złoto oki, no to z tych pakietów leci, naturysta, no to musimy go zrobić, co tutaj więcej, pieść kowala to chyba mi na odcinku wleciała ostatnim, jak się nie mylę, no ale takie chyba rzeczy początkowe, powiedzmy, mamy zrobione, trendsetera też by wypadało zrobić, ale to tam może później, no ale raczej już, powiedzmy, nadgoniłem te osiągnięcia, no ten naturysta i obieży świat, obieży świata bym niby mógł robić, no ale tak jak wam wspomniałem, dam sobie na razie z tym spokój. Dobra, lecimy teraz HP do 1000. To jest bardzo duży boost dla postaci w ogóle, tyle tego golda, no ale to co już mówiłem na początku, że dlatego troszeczkę tracimy w tych, powiedzmy, w okolicach 120 levela, no bo niestety nie jesteśmy w stanie sobie tych statystyk tak spuszować jak kiedyś, z racji tego, że to tornado dopiero od poziomu 150, no ale teraz już nam się udało to dostać, mamy 1000, 1005, więc ładnie wlecieliśmy sobie na te podstawy, możemy teraz dobić troszeczkę szczęścia, bo jak niedługo wymienimy broń na jakąś zwykłą, o ile nam jakaś tam może nie poleci z jakichś lochów, co wątpię, no raczej takiego szczęścia nie będziemy mieć, żeby dwie bronie poleciały, no to po prostu będziemy musieli tutaj jakąś zwykłą znaleźć, no i wtedy na pewno tego szczęścia stracimy, tak samo stracimy boków, więc myślę, że to może nam pomóc, żeby teraz troszeczkę podbić, powiedzmy do 800 jakoś, myślę, że będzie git, podbijemy sobie chyba też boczki do 800 i generalnie na razie się na tym zatrzymamy, tego golda też trochę zostawię, wiadomo, na jakąś kolejną broń, no ale teraz to tam jeszcze po tym ulepszeniu znowu jakieś tornada padną, znowu coś tam, no ten progres będzie bardzo, ale to bardzo fajny, dobra, żeby tutaj było równiutko, niech będzie 805, dobra, ej, ja tu może przytrzymam, działa to przytrzymanie, żeby to leciało, nie działa, naprawdę,
A nie, działa, dobra. Czyli gdzieś do około 5000 musimy za koszt podbić tą inteligencję. Strasznie klatkuje w ogóle, jak przytrzymuję te statystyki, to chyba widać na nagraniu, ale nieważne. Nie, ej, chyba my nie damy rady w ogóle siły podbić, chyba zostaniemy na tej inteligencji, z tego co widzę. Możemy teraz w sumie klikać po prostu, no ale tak ze 150 tysięcy będę chciał sobie zostawić w razie czego. No powiedzmy, że ze 100 tysięcy może cyk. Dobra, na razie niech tyle będzie. Jak znowu uzbieramy trochę golda, to polecimy w te boki bardziej. No ale bardzo mocno żeśmy się tutaj wzmocnili. Teraz możemy z powrotem lecieć do tego cyrku grozy. Zobaczmy. Na pewno będę musiał przed kolejnym magiem broń wymienić. Ten mag to jest, tak jak mówię, z tego co pamiętam, piąty. No ale zobaczcie, no karłowaty gnom w ogóle bez jakiegoś problemu nam padł. Piękna sprawa. Obejrzmy sobie, jak to wyglądało. Ten buś statystyk na pewno nam bardzo, ale to bardzo pomógł. No troszkę tu ta walka będzie trwała, to może przyspieszymy. Pierwsze odrodzenie, drugie odrodzenie, dopiero ma połowę HP, trzecie odrodzenie, no i dokładnie teraz powinno nam to paść i zobaczmy, dostaliśmy brońkę, plus 20 już średnich, no ale nie jest jakaś wybitna, możemy ją sprzedać. Lecimy dalej, teraz mamy kolejnego wojownika, poziom 270, dama z brodą, zobaczmy, no też chyba jeszcze go powinniśmy zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje, jeszcze on tutaj powinien paść, da nam chyba może nawet 160 level, na pewno 159, no klikaj, dawaj, zrób to, mam nadzieję, że w miarę szybko, no ze 3-4 odrodzonka i myślę, że ta dama z brodą też tutaj dokładnie będzie do zrobienia, 159, czyli około 2 levele za niego dostaliśmy. Zobaczmy tą waleczkę, razy 3, pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko, trzecie odrodzonko, no i czy jeszcze czwarte? Tak, jeszcze czwarte było potrzebne i tą damę z brodą udało nam się pokonać. Długo te walki trwają, dlatego ja tak skipuję te odrodzenia, myślę, że to nie jest nic ciekawego. Dobra, i troszkę golda nam wleciało. Także teraz zdecydowanie możemy sobie te boczki również do 800 podbić, zwłaszcza tą inteligencję, cyk. No i znowu za dużo, o 1, ok, 805. No i teraz lecimy, przytrzymujemy tutaj zdecydowanie siłę, no bo my tak na tych magów się zbroimy tą inteligencją. No a ta siła również nam się na pewno przyda na tej postaci, zwłaszcza jak teraz widzicie, sporo tych wojowników mieliśmy po drodze. No niedługo wymiana broni, niedługo zdecydowanie tą broń będziemy musieli wymienić. Tylko pytanie, czy my jeszcze nie damy rady po prostu podbić sobie jakichś ewentualnych leveli. Zaraz to sprawdzę na SF Toolsie. Czy jeszcze z tą brońką może coś działamy, czy niestety nie, no ale zobaczcie, który mieliśmy level na starcie? Chyba 137, jak dobrze pamiętam. Już mamy prawie 160, gdzie wydałem tak naprawdę do tej pory chyba z 500 grzybów, także no progres jest przepotężny. Dobra, niech będzie powiedzmy z 560 na razie tej siłki. No i co my tu mamy dokładnie? Stuknięty żongler to jest niestety mag. No i zobaczmy, jak wyglądają nasze procenty na tego magusia. 160 w sumie może dobijemy sobie, żeby już tak wycisnąć bardziej, powiedzmy to, może dobijemy tornadkiem, bo to tornado powinno paść. Za niestety żonglera dostaniemy też jakiegoś epika, no też by się te epiki jakieś poprzydawały już powymieniać, ale to wszystko w kolejny weekend. Bez tam większych problemów. Kręci kółeczko. Zobaczmy, jak tu wyglądają procenty na tego maga. 0,01% na stukniętego żonglera. No i na inne lochy nie mamy zupełnie nic. No nic nie możemy zrobić w innych lochach, nie? Po prostu w skrócie. Więc pozostaje nam ten cyrk grozy, ewentualnie to tornado, które teraz spróbujemy jeszcze docisnąć. No i ta wymiana broni. No tu zdecydowanie tą broń musimy wymienić. Tutaj też wiadomo, że bardzo dobrym pomysłem byłaby wymiana gemów z tej kopalni, nie? No bo ja mam wszystkie z kopalni pierwszej, no a z tej kopalni dziesiątej już będą fajne leciały. No ale w tym momencie wykopanie jednego gema kosztuje mnie 60 grzybów około, czy tam 58, 59, coś takiego. No a po prostu nie chcę za bardzo tego robić, skoro, tak jak mówię, no prawdopodobnie będziemy w stanie wykopać same czarne gemiki od piątku, więc wtedy wolę to poskipać, aniżeli teraz i potem znowu. Chyba rozumiecie, no a i tak ten progres, zobaczcie, bardzo fajny. Mamy 160 level w tym momencie wbity, jeszcze to tornadko nam pada, jeszcze tutaj robimy, jeszcze golda farmimy, zaraz ta brońka będzie do wymiany, może jeszcze 161 byśmy wycisnęli, dokładnie to nam padło, lecimy dalej. Szkoda, że kurczę, żadne
Epiki nam nie poleciały do tej pory z tego tornadka, tam jakaś szansa na tego epika jest, żeby z tornada poleciał, przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem czy teraz tego coś tam nie pozmieniali, no ale tak czy inaczej, dobra, to nam jeszcze padło, mamy jeszcze zwiada, ten zwiad też nam powinien paść, to już jest takie dociskanie, można by powiedzieć, na siłę, no ale dlaczego by tego nie zrobić, dokładnie, zwiad nam padł, teraz mamy Magusia i ten Maguś chyba da nam 161 dokładnie level, teraz znowu jakiś zwiadek, ale okej, docisnęliśmy co mieliśmy docisnąć, tu ten barbar jest poubierany, tu wszystko drogie, więc po prostu posprzedajemy, cyk, tu możemy jeszcze tej siłki dobić też do 800, żeby tam ewentualnie pomogło, chociaż no teraz mamy maga, to ja nie wiem szczerze mówiąc czy... aby na pewno nam ta siła pomoże, ale to już tak wiecie, żeby wszystko było porówno, ja mówię, mam jakieś zboczenie z tymi statystykami, żeby to wszystko ładnie wyglądało, żeby było równo, żeby było rozdane tak jak powinno być rozdane, więc no jeszcze 150 stat, no i chyba resztę tego golda wydam w zręczność, tak mi się przynajmniej wydaje, no i będziemy sobie po prostu szukać ewentualnie jakiejś broni teraz, broni na jedną statę i zobaczymy jak to pójdzie, nie wiem czy my kurde klikniemy tego maga jeszcze dzisiaj, nie wiem czy aby na pewno nam się tu uda. Jeszcze mam tutaj 6 godzin do klejnotu. No jak... Oj, nie to. Jakby nam poleciał klejnot na rękę teraz duży po tym jednym skipie, no to na pewno by to pomogło, ale nie wiem, czy chcę ryzykować. Zobaczymy na razie. Na razie rozdam tego golda, na razie poszukam jakiejś broni, no i wtedy będziemy mogli... dalej tam ewentualnie myśleć, jak to będzie wyglądać, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, niech będzie 800, no i szukamy brońki. Nie wiem, czy to jest giga ciekawe... O kurde, ty, tego to się nie spodziewałem, prawie 40 średnich, no ta nam daje też 40, więc już w ogóle te bronie dają sporo, ale zobaczcie jaki górny rozrzut, prawie 100 większy, dobra, no bierzemy to, odzyskujemy sobie klejnocik, cyk, no i dobra, chyba git, chyba teraz mogę tutaj ewentualnie jeszcze tą zrękę dobić, powiedzmy, znowu zostawimy, ile te bronie kosztują, no już prawie 100 tysięcy, no to tak ze stówkę w razie czego zostawimy jeszcze, powiedzmy, że gdzieś tyle, albo może, dobra, do 1050, żeby już było też równo, cyk, ok, no i sprawdzamy procenty, jak to teraz wygląda po wymianie tej broni, no jeżeli nam ten nie padnie, to na pewno nam jeszcze tornado padnie z tą nową bronią, to w ogóle bez dwóch zdań, no ale tam pamiętamy, że mieliśmy broń epicką, więc na pewno to, że ona tam nam dawała jakieś boki, ogólnie wszystkie staty pomagało, no ale zobaczmy, kręci nasz pingwinek, no co nam pokażesz, o jest, 0,11% tylko i wyłącznie. Kurde, no to jest bardzo mało, to jest wręcz żałosna ilość szans, no ale dobra, tu mówię, jeszcze to tornado jesteśmy w stanie z tą nową bronią na pewno poklikać, może i nawet do stówki byśmy dobili, tu głównie o golda chodzi, nie? Głównie o tego golda, żeby ewentualnie... jeszcze sobie tam podbić, może teraz HP, bo tej zręki z tą nową bronią mamy bardzo, ale to bardzo dużo, czy ja na pewno, tak, no to jest na zręczność, wszystko działa, górny rozrzut, piękny, nie, w sensie idealnie pod wojownika, w sensie, przepraszam, idealnie pod Magusia ten górny rozrzut, bo tam jak wlecą jakieś duże kryty i tak dalej, no to naprawdę będzie to wyglądać dobrze, 162 level, to też na pewno na plus, lecimy dalej, zobaczcie jak to tornado o wiele też łatwiej pada, jak tą brońkę żeśmy sobie wymienili, znowu mamy golda. Zastanawiam się, kurczę, bo my mamy w sobie event dusz, nie? Więc my możemy ewentualnie tego trenera jeszcze na ten jeden poziom podbić, tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy spróbować, no bo jak my tego maga klikniemy, to my powinniśmy dalej polecieć jeszcze, nie? W sensie tam chyba szósty, poczekajcie, jak to wygląda. Tutaj mamy woja, potem mamy woja, czyli to jest szósty, siódmy i chyba ósmy to jest mag. I chyba na tym magu to już się dzisiaj zatrzymamy, no ale jeszcze kusi, żeby zrobić tego jednego, no nie? Taką mamy, powiedzmy, chęć. Teraz mamy Gina, Gin to jest wojownik, 162 level i pół. W ogóle nam nie lecą itemki do tornada swoją drogą, w sensie nie do z tornada, ale do wiedźmy, o to mi chodziło, żeby tutaj ewentualnie jeszcze popodbijać troszeczkę. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Lisorożec, Maguś. 1,5 miliarda golda prawie będziemy mogli znowu przeznaczyć w statystyki, 45 minut do kolejnej darmowej próby, no ale to nas jakoś bardzo nie interesuje. Dobra, no chyba ten mag to już jest bloczek, chyba niestety u tego maga już, no tutaj go już nie przepchniemy, tak przynajmniej mi się wydaje. Ok, więc lecimy teraz w HP.
Jeszcze troszkę. No jutro pewnie też coś zrobimy, nie? W sensie jak dzisiaj zrobię awkę, dzisiaj jeszcze dostaniemy statystyki i tak dalej, to na pewno też tutaj jeszcze będziemy w stanie coś kliknąć. Mamy chyba troszkę za mało HP, tak mi się wydaje, względem zręczności, ale no trudno. Przebiliśmy właśnie, a w zasadzie przebijamy teraz 5000 zręczności, cyk, ogólnej. No i co? Mamy tu jeszcze jakieś pierścionki, jakieś bronie, to możemy sobie ewentualnie sprzedać. Mamy prawie 300 000. Wrzucę jeszcze troszeczkę w tą zrękę, tak delikatnie, delikatnie, cyk, niech będzie. No i co dalej? Czy my chcemy tego trenera? Możemy w sumie, tak jak mówię, powinny nam i tak dusze polecieć na serce. Zresztą my mamy kolejny pakiet dostępny, ej, zapomniałem o tym, że my mamy kolejny pakiet z duszami, to będzie można dalej sobie coś tam porobić ewentualnie. Dalej, co my tutaj mamy teraz? Teraz mamy... Te kwaterki już możemy docisnąć. Jeżeli chodzi o twierdzę, to jeszcze nie możemy tego zrobić. Czy ja chcę kwatery? No nie, kwatery mam na 9. Dobra, to może sobie po prostu podbijemy akademię w tym czasie, żeby tutaj jeszcze pozbierać surki i tak dalej. I możemy sobie spróbować, cyk. No niestety HP, i to mały, więc troszeczkę strata. 244, ale możemy podmienić za jakiś najsłabszy na zrękę. 143. Tu, a my tu jeszcze mamy na HP, ja nie widziałem go, szczerze mówiąc. Dobra, no to podmienimy za tego. Ej, ja myślałem, że my mamy tylko jeden na HP, a się okazało, że mamy dwa jakimś cudem, nie wiem czemu, ale nieważne. Dobra, czyli troszkę tam tego HP ewentualnie podbiliśmy. I co ja jeszcze chciałem zrobić? Coś jeszcze mi tutaj chodziło po głowie? Nie, chyba tyle, chyba wszystko. No dobra, to jeszcze raz patrzymy te procenty, zobaczmy, czy troszkę nam to pomogło, bo już tu w ogóle ciężko będzie cokolwiek zrobić, jeżeli chodzi o te lożki. No musimy tego maga przepchnąć koniecznie. 162 level, Boże, my już jesteśmy, można powiedzieć, na prostej drodze do 200. Chyba na bardziej widzieliśmy po równym tygodniu 200, chyba właśnie w piątek. Z tym, że na bardziej nie było, jak dobrze pamiętam, eventu epickiego. 0.31, no to już trochę lepiej, no ale za dużo nam to nie pomogło. Na bardziej nie było właśnie tego eventu epickiego, więc to tam troszeczkę, że tak powiem, pokrzyżowało plany. To chyba było na tym serwerze, jak dobrze pamiętam. No ale mówię, no coś takiego, że właśnie po tym tygodniu ten 200 level idzie to zrobić i to nie jakoś tam giga problematycznie. Zobaczmy, no jakieś sportowe grzybki, nie? Tam ze 100-150 sportowych grzybków, coś takiego ewentualnie, a nuż jakaś szczęśliwa próba, a nuż nam się uda. W sumie to myślałem, że będzie więcej, myślałem, że chociaż ze 150, no ale jeżeli nie, to będziemy musieli się z tym pogodzić i będziemy dalej klikać po prostu jutro. Jutro kolejny odcineczek, myślę, że nagram właśnie... O kurde, siedzi, mamy jakieś ręce, zobaczmy, co to są za rękawice. Bardzo, ale to bardzo fajne, można oddać do kociołka, ale oczywiście ubieram je. Dzisiaj już do kibla było oddane, więc cyk, dobra, to też nam fajnie pomoże. Zobaczmy tą walkę, no padło szybciej niż myślałem, jak na 0,30%, cyk. Więc się jeszcze nie zatrzymujemy, mamy 164 poziom. Teraz mamy, okej, to jest zwiadowca, ja zawsze myślę, że te bliźnięta to jest wojownik, ale to jest zwiadowca. Totalnie zapomniałem. Więc tym bardziej chyba powinniśmy ich pokonać, jeżeli oczywiście siądzie próba, gdzie nie będą jakoś giga dużo uników robić. No ale w tych lochach zwiadowcy wiadomo, że mają dwa razy większą szansę na unik. No dwa razy większą to nie, bo by mieli wtedy 100%. No ale tam z 3/4, powiedzmy, 75% mają na ten unik, aniżeli 50%, tak jak powinny mieć. Oczywiście żartuję, ale tak to przeważnie, jak oglądamy te próby, wygląda, że ci zwiadowcy są totalnie nie do ubicia, można by powiedzieć. Kurde, no pod zwiadowcę to mamy akurat fajną konfigurację, mamy tej z ręki dużo i dokładnie siedzi, prawie 167 level. Sprawdźmy to od razu. Tutaj mamy cyg odrodzonko, mamy drugie odrodzonko, połowa HP, trzecie odrodzonko. Okej, tylko 3 wystarczyły, w ogóle mocne kryty strasznie. Dobra, fajnie, no i teraz mamy żartownisia bronka. Dobra, ej, 8 to jest jeszcze zwiadowca, to my jeszcze tego 8 też klikniemy. Dopiero na 9 się zatrzymamy, 9 to jest maguś. Czyli mi się po prostu pomyliło. No ale okej, klikamy, dokładnie. Mamy jakiś łuczek, 169 level. Zobaczcie, jak to idzie, Boże. Ja nie wiem, czy my do piątku to już jakiegoś 200 levela tutaj nie wbijemy jeszcze z tymi eventami wszystkimi. No dużo nam daje z wytrzymałości, no ale też nie jakoś giga dużo średnich. Po prostu sprzedajemy, nie ma co. Lecimy sobie tutaj może do 1100 już tej z ręki i potem będziemy lecieć dokładnie do HP. No i możemy obejrzeć, bardzo to szybko tak samo padło. Pierwszy, drugi, trzeci, okej, 3 odrodzenia. Ile to zabrało HP? No prawie całe, czyli teraz chyba
Dokładnie, teraz powinno nam to siąść, ok, 60 milionów expa za niego. Dalej, teraz tak jak mówię, mamy właśnie tego zwiadowcę. No z tym zwiadowcą, który to był szósty chyba. Z tym szóstym zwiadowcą troszeczkę problemów było, ale nam padło. Wojownik padł bardzo szybko. No i zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać z kolejnym. Jezu, jak te lochy miło padają tym ławcom demonów. W sensie tu w ogóle, no wiadomo, nie próbujemy tego robić trzeciego dnia, tylko już tak naprawdę dzisiaj mamy dzień piąty, jak się nie mylę, więc chociaż nie, czekajcie. Dzień piąty był wczoraj. Dzisiaj jest tak jakby dzień szósty. Piątek pierwszy, sobota drugi, niedziela trzeci, poniedziałek czwarty, wtorek piąty, dzisiaj szósty. No tak, wygląda na to, że szósty dzień. No ale powiedzmy z perspektywy W60 to dzisiaj jest dopiero piąty, biorąc pod uwagę ten pierwszy dzień, jak to poszło. No ale tak czy inaczej, tak jak wam wspomniałem, tutaj no bardzo to fajnie pada. Mimo że nie próbujemy tego klikać w 3 dni, tylko już 6 dnia, to i tak myślę, że o wiele sprawniej to idzie, aniżeli na jakiejś tam innej klasie postaci, wiadomo, aniżeli tam na jakimś właśnie czy to wojowniku, czy to paladynie. No kurde, coś nie chce nam paść, zobaczcie, coś tutaj problemy są. Myślałem, że to zrobimy z marszu, szczerze mówiąc, tam fajniejsza próba jakaś bliższa, no ale te uniki na pewno też bardzo, ale to bardzo irytują, więc tu musi nie dość, że siąść kilka odrodzeń z naszej strony, to i on musi tych uników za dużo nie robić. No ale powinniśmy to zrobić mimo wszystko, powinno to jeszcze paść, broni jeszcze nie powinniśmy musieć wymieniać, bo mamy ją w miarę świeżą i naprawdę ten rożu górny jest bardzo fajny, ale dobra, może zobaczymy procenty, zobaczmy, czy mamy więcej niż na tego maga, czy nie. No na pewno, wydaje mi się, że powinno być więcej, no ale tu wiadomo, że z czasem to się wszystko zmniejsza i im jesteśmy dalej, tym po prostu trudniej pokonywać kolejnych. No ale okej, kręci ten pingwinek, zobaczmy, no dawaj, licz to w miarę szybko. 0,96 na niego, ej, no prawie 1%, kurde, no to on musi paść, nie? O, serwer nie odpowiada, zobaczcie. Okej, teraz działa, już myślałem, że mi odcinek zepsują pod koniec, ale nic, lecimy dalej, 50 minut już, o, i teraz padło, zobaczcie, wystarczyło procenty sprawdzić, no i generalnie padło bardzo, ale to bardzo szybko. Zobaczmy, cyk, pierwsze odrodzonko, dość dużo zbiliśmy, drugie odrodzonko pół HP, trzecie odrodzonko nic, z tego co widzę prawie, czwarte odrodzonko, bardzo mocny kryt. To też jest fajne, że im dłużej ta walka na tym łowcy demonów trwa, tym jakby te hity są coraz mocniejsze. No i teraz mamy Madame Mystique, która niestety już będzie raczej nie do zrobienia, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż zobaczmy, ile jeszcze nam dają bronie. Kurde, co jest? Pierwsze kliknięcie, 22 średnie na plus, górny 634, 30 zręczności na plus. No dobra, no biorę to, co mogę powiedzieć, niech będzie. Brońkę już mamy, powiedzmy, wymienioną, resztę golda mogę w to HP wrzucić. No już więcej tutaj za bardzo nie zrobimy, jeżeli chodzi o jakieś tam ewentualnie, powiedzmy, no przebieranie czy coś, możemy ewentualnie jeszcze tornadka troszkę poklikać, no ale zobaczmy, ile mamy z tą nową bronią na niego, bo to też jest bardzo ciekawe według mnie. Kręci pingwinek, no to już jest końcówka, nie? To już jest na pewno końcówka, jeżeli mamy z nową bronią jakieś, nie wiem, 002, 003, no to nie będziemy tu chyba za bardzo próbować. Okej, na zjawę mamy 0,80, na Madame Mystique w ogóle mamy 0,05, to już chyba nie, na Roberta popija nam się, czyli ten Esteros nam się troszeczkę zwiększyły procenty. Mamy 0,18, możemy tu jakieś sportowe 50 grzybków na niego wydać, spróbować. To jest malutko oczywiście, no ale wiadomo. Na wieżę już mamy 0,30%, więc tą wieżę już też powoli będziemy mogli klikać. No i na zjawę w zbezczeszczonych katakumbach mamy 0,83%, ale tym chyba będę się chciał zająć potem, bo tu już dochodzą pachołki, to już są inne lochy. W sumie tego Roberta chyba też nie ma co, no 0,18 to jest malutko, więc powiedzmy jeden jeszcze grzybek, cyk, to się wszystko zrobi potem. Czyli dobra, czyli wydaje mi się, że jeszcze to tornadko ewentualnie, chciałbym tą stówkę przybić, może jeszcze jakiś jeden ten level wyciśniemy, żeby to był 172, no i będziemy kończyć. Teraz mamy wojownika, on jeszcze padł, teraz mamy następnego wojownika, mamy tą
od zapałek, dziewczynkę z zapałkami, ale nie wiem szczerze mówiąc co to jest za klasa postaci. Dobra, to nam padło, to jest zwiadowca, no i cygi, mamy 172 level, to jeszcze możemy sprzedać. Dobra, chyba tyle, level dobity, tu już wyłączam ten nasz symulator, bardzo mi wyszedł długi odcinek, 53 minuty, no ale progres również potężny. Dzisiaj oczywiście jeszcze, tak jak wam wspomniałem, jeszcze nie zrobiłem awki, jeszcze tutaj nic nie robiłem, chciałem wbić jak najwyższy level, żeby tego golda dostać więcej i bardzo możliwe, że jutro po prostu pociśniemy sobie dalej na tym łowcy demonów, bo jak tu się staty znowu spuchną od tego golda, jak tu znowu coś poulepszamy, no brońkę mamy nową w miarę, więc broni na razie wymieniać nie muszę, no ale tak czy inaczej zobaczcie, że no jesteśmy na górze powiedzmy i bardzo nam ładnie ten push wyszedł, generalnie lepiej niż myślałem szczerze mówiąc. Co mogę wam pokazać na koniec, no to ta topka, nie? Widzieliśmy pupilę, tu akurat nic, póki co to się dopiero wszystko rozwija, więc nic ważnego, no ale widzieliście ile osób w tym momencie ma te pupile, widzieliście ile osób ma podziemia, no i teraz zwróćmy uwagę, jak to wygląda w topce. W topce w tym momencie tak, kartny zabójca, kartny, ciężko przeczytać w ogóle tak na raz, 232 poziom, mamy Melendeza 225 wojownik, mamy Tomana w ogóle, łowcą demonów 225, więc też bardzo ładnie, Berek 229, Berek 229, Davalon 231, czyli najwyższy to jest ten zabójca, w tym momencie też mocno ciśnie, tutaj mamy 219, tu mamy 214, łowca demonów tak samo, no i tu jakieś 206 już Berek idą powoli, mamy Magusia w ogóle, zobaczcie, jakiś mag 184, właśnie miałem mówić, że w ogóle w tej topce nie widać było magów na początku, no ale tu jakiś Maguś zdecydowanie bardzo mocno wyskoczył nagle, mamy tutaj łowcę 156, no ale może z naszym levelem w takim top 15, top 20 będziemy w tym momencie się znajdować, więc fajnie, nie? Generalnie fajnie, no ale tak po prostu topka się prezentuje, myślę, że nie ma co tutaj więcej wam pokazywać, no i co? I chyba tyle, nie? Jeszcze ewentualnie Elevator na pewno mogę poklikać, tu też o tym w zasadzie zapomniałem, więc możemy to zrobić na odcinku, też na pewno nam golda troszkę dojdzie, więc to też tam pewnie jakoś zbustuje statystyki, no ale myślę, że i tak to nam nie da jakichś giga dużych procentów na te kolejne lochy, więc tu zdecydowanie będziemy musieli po prostu ograć dzisiejszy dzień, połapać te pupile, to co już wam powiedziałem i tam jakieś inne rzeczy, dokładnie, tu już w ogóle mamy jakiś problem, nie będę tego na hama cisnął, i tak jesteśmy w top 10, no i na pewno dalej będziemy mogli sobie pocisnąć. Wszystko, chyba wam wszystko pokazałem, chyba wam wszystko powiedziałem co chciałem, bardzo długi odcinek, ale ja wam pięknie dziękuję za uwagę, bardzo jestem zadowolony, bo push nam wyszedł świetny, dziękuję tak jak mówię za uwagę, pamiętajcie o tym kciuku w górę, pamiętajcie o subie z dzwonem, pamiętajcie o zostawieniu komentarze, jak tam wam idzie na W60, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie oczywiście, w sumie to wszystko powiedziałem, no jak to wszystko zrobicie, to jesteście najlepsi. Dzięki pięknie za uwagę, trzymajcie się i cześć!